Clean is good, sanitized is better. Olaf, za wami 6 tygodni przygotowań. Było ciężko czy ekstremalnie ciężko? Tak naprawdę z każdym trenerem sezon przygotowawczy wyglądał inaczej. W tym trener dużo stawiał na bieganie, więc było ekstremalnie ciężko, można było powiedzieć. Kibice mieli okazję przyglądać się waszym przygotowaniom, czy to na siłowni, czy na bieżni, czy graliście w piłkę, ale jakby miałbyś opisać, jak taki przykładowy tydzień okresu przygotowawczego wyglądał? W poniedziałek mieliśmy 2 treningi rano i po południu mieliśmy halę, rano siłownię, we wtorek i czwartek mieliśmy zawsze jeden trening po południu, bardziej biegowy, taki na bieżni, tak jak dzisiaj. To poniedziałek, środa i piątek mieliśmy po 2 treningi i w sobotę bieg na paprocanach. Czuć na pewno zmęczenie, ale czy widzisz takie już pierwsze efekty? Bo chyba widać po was gołym okiem, kiedy biegaliście bez koszulek, że ta wytrzymałość i siłowa, i tlenowa chyba jest już odpowiednio zbudowana. Pierwsze 3 tygodnie były ciężkie. Ciężko było się tak naprawdę nastawić na to. Ten czwarty, piąty i ten ostatni tydzień już tak było ciężko, ale było czuć, że już kręcimy lepsze czasy na bieżni i na siłowni podnosimy większe ciężary, więc czuć, że poszliśmy do przodu. To jak jesteśmy przy siłowni, był taki konkurs na Facebooku na największego dzika. Kibice wybrali Bartka Ciurę. Z twojej perspektywy ta trójka była właściwa? Te maksy też udało się na siłowni poprawić? Czy kogoś do tej grupy jeszcze byś dopisał? Może Oskar Jaśkiewicz w sumie też koń motoryczny, można powiedzieć, ale według mnie największym dzikiem to Galo, bez wątpienia, chociaż Ciuro z Bartkiem Pociechem też podnosili te ciężary duże, to jednak Galo dla mnie był zdecydowanym faworytem. W sobotę ostatni trening, teraz przed wami urlopy. Te najbliższe tygodnie będą stały pod znakiem leżakowania, czy absolutnie nie? Macie w planach też bieganie, jakieś indywidualne rozpiski? Mamy dostać od Kuby właśnie rozpiski na te 3 tygodnie, więc to będzie tak naprawdę aktywny urlop, jak on to mówi. Chyba będziemy musieli dziennie tam jakieś, dostaniemy karteczkę, dziennie po jakimś treningu będziemy musieli robić, żeby podtrzymać tą pracę przez te 6 tygodni, żeby to nie poszło na marne. Z dużym oddechem ulgi wejdziecie na lód, czy jednak z dużymi obawami, bo te pierwsze dni na tafli też chyba będą ciężkie i pewnie no, ciężko będzie się wchodziło po schodach. Jeszcze przed nami po przerwie tydzień tak naprawdę na sucho, więc jeszcze tym żyjemy. Potem na pewno na lodzie będzie ciężko, bo trener ma naprawdę solidną rękę co do treningu, więc wiemy, że będzie to ciężki okres, kolejny ciężki okres przed nami, ale po tym jak teraz pracujemy, to wiem, że damy radę.